Nowa fryzura, efektowny makijaż i strój podkreślający sylwetkę. 45-letnia Renata Pończak pod okiem specjalistów z Galerii Borek przeszła niesamowitą metamorfozę. Końcowy efekt przeszedł jej najśmielsze oczekiwania. Zanim pani Renata trafiła w ręce specjalistów z branży beauty, przez 3 tygodnie poddawała się zabiegom w studiu modelowania sylwetki M-Clinic. To były zabiegi lipolizy na brzuch oraz boczki oraz tak zwany body styling na pośladki. Pani Renata w talii straciła centymetr, w obwodzie brzuszka 4 cm, co daje nam 5 cm w sumie, biorąc pod uwagę pakiet zabiegów brzuch boczki, oraz schudła 4 kg. Przez te 3 tygodnie. No i zdecydowanie, jeśli chodzi o body styling na pośladki, zostały one uniesione, ujędrnione, pupa się zaokrągliła. Efekt jest widoczny gołym okiem, no i przede wszystkim pani Renata go widzi oraz czuje. 45-latka skorzystała również z zabiegów medycyny estetycznej. Pani Renata ma bardzo problematyczną skórę, która wymaga długotrwałych i skomplikowanych zabiegów. Jednak ta metamorfoza była trochę ograniczona czasowo, dlatego musiały być to zabiegi, które jakby dawały natychmiastowy efekt. Jako pierwszy zaproponowałam pani Renacie peeling przy użyciu kwasów. Był to peeling, który już w kilka godzin po nałożeniu dawał widoczne poprawy mikrokrążenia, utlenienia skóry, dlatego wydawała się ona od razu bardziej jędrna, napięta, zredukowane drobne zmarszczki. Najwięcej działo się w dzień wielkiego finału metamorfozy, czyli w piątek 13 stycznia. Pierwsze kroki bohaterka metamorfozy skierowała do salonu fryzjerskiego, gdzie przeszła największą przemianę. Blond włosy pani Renaty poszły w zapomnienie. Szykujemy coś bardzo rudego, jakby postawiłem na mega mocny, taki dosyć agresywny kolor jakby w całości, ale bardzo będzie fajnie zmiękczony właśnie jasnymi frontami. Także zamiast stricte front blondu robimy troszkę taki delikatny face framing z rudego. Cięcie będzie delikatne, bo chcemy zachować długość, bo chciałbym zrobić ładną stylizację z fajnych, naturalnych fali, żeby fajnie po prostu zwiewnie wyglądało to w całości na finiszu. Także prostota, ale zarazem z klasą i coś modernistycznego w tym wszystkim. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety, dlatego też nie zapomniano o nowym manikir. Używamy tych rąk na co dzień, widzimy je w każdym możliwym momencie, czy jesteśmy w sklepie, czy gdziekolwiek, nawet jak jedziemy do koleżanki na kawę. Zawsze te paznokcie gdzieś tam są i są najbardziej widoczne. Pani Renata nie lubi, jak się dużo dzieje, także na pewno pójdziemy w bardzo klasyczne paznokcie i takie totalnie świeże, żeby one już były takie bardziej wiosenne, ale równocześnie eleganckie. Z nową fryzurą i paznokciami pani Renata wybrała się do makijażystki, która przypomina, że to nie pierwsza tego typu akcja zorganizowana w Galerii Borek. W Galerii Borek często próbujemy coś fajnego stworzyć dla kobiet, więc tak sobie pomyśleliśmy, skoro dołączyli do mnie tutaj niedawno chłopacy i Marlenka tutaj, jeśli chodzi o MC Clinic, czyli tutaj całą sylwetkę, stwierdziliśmy, że zrobimy coś dla kolejnej kobiety, żeby ją uszczęśliwić, i taką metamorfozę wymyśliliśmy. W swoim makijażu Joanna Rudowicz postanowiła podkreślić niebieskie oczy pani Renaty, dobierając m.in. złote cienie. Jednym z końcowych etapów był wybór odpowiedniej stylizacji. Jej wyborem zajęła się Aleksandra Misiewicz z Top Secret. Końcowy efekt metamorfozy przeszedł najśmielsze oczekiwania pani Renaty. Ocencie zresztą sami jej przemianę.